Cześć, z tej strony Gerd Marw, a to kolejny odcinek Fantastycznej Książki. W zasadzie to nie do końca odcinek, tylko dosłownie parę słów, szybkie ujęcie. Mało mam ostatnio czasu, ale powiem parę słów o pomniku cesarzowej Achai. To przy okazji jest też próba nowej kamerki, powiedzcie co o niej myślicie. Trochę będzie pewnie gorzej z dźwiękiem, ale może to przeżyjemy. Pomnik cesarzowej Achai. Ja tutaj akurat mam w ręku drugi tom, pierwszy tom... Albo mi gdzieś zaginął w mieszkaniu Marysi, albo jest komuś pożyczony. Ja wam pokażę, jak wygląda. Miejmy nadzieję, że coś zobaczycie. Tak wygląda okładka z pierwszego tomu. Co o tym powiedzieć? Już była recenzja Achai. Trochę o świecie wiecie. Świat jest niby ten sam. Tylko mamy kilka... chyba tysiąclecie, czy coś później. Do tego mieszany jest troszeczkę ze światem współczesnym. Dużo się postaram nie mówić, żeby wam nie zdradzać fabułę. Fabuła jest prowadzona dokładnie w ten sam sposób jak w Achai, przy czym dotyczy tego, w czym w Achai były wątki z Meredithem. Cisi bracia, ziemcy. Takie będzie trochę w pomniku tłumaczone o tym. Książka jak na kontynuację wątku jest świetna. To nie jest tak dobra jak Achaia, ale jeśli komuś spodobała się Achaia i podoba mu się styl pisania Andrzeja Ziemiańskiego, to tak, pomnik cesarzowej Achaii to jest na pewno coś, co powinno się znaleźć na waszej półce. Bardzo fajne pomysły, bardzo fajnie ciągnięte dalej. Bardzo byłem zaskoczony tym, że gdy przeczytałem pierwsze 200 stron, jeszcze żaden z głównych bohaterów nie dostał mocno w dupę. Byłem tym zaskoczony, Achaia, jeśli czytaliście, mam nadzieję, że czytaliście, jeśli nie czytaliście, to nie oglądajcie tej recenzji. Za każdym razem cholera dostawała w dupę. Bez przerwy. Bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy. A to ją batożyli, a to ją niewolili, a to szła na wojnę, a to ją gwałcili, a to traciła czucie, a to umierała. Bez przerwy dostawała straszny wpierdziel. Tutaj o dziwo tego nie ma. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Mi się podobał ten wątek. Podobał mi się wątek dręczenia głównej bohaterki. Ale też jest nieźle. Główną bohaterką tym razem w pomniku w pierwszym tomie, ja cały czas pokazuję wam drugi tom, ale będę mówił bardziej o pierwszym. Główną bohaterką w pierwszym tomie jest Kai. Dobrze pamiętam? Kai. Chyba tak. Która jest czarownicą. Czarownicą ze szkoły czarownic, bardzo postać z początku tępa i dziecinna. W skrócie można tak tyle powiedzieć. Tępa, dziecinna, niewiele ma zdolności, niewiele ma... ładna jest. Tyle można o niej powiedzieć, ale jej jakość wpada w wir wydarzeń, które mają być ważne dla tego świata. Drugą bohaterką jest Shen, która jest z kolei żołnierzem w cesarstwie Arkham. Dobrze mówię? Arkham albo Arkham? Mam nadzieję, że dobrze mówię. I ona już jest lepsza. Ona już jest ciekawsza, ona jest trochę achajowata. Taka jest trochę stylizowana na Achaję. Więcej inteligencji, więcej sprytu, więcej takiego logicznego sprytu, tylko to jest dziołcha ze wsi w przeciwieństwie do Achai, która była księżniczką. I jeszcze trzecia bardzo istotna postać, ale bardzo mało wam o niej powiem, żeby wam nie zdradzać dużo fabuły. Facet wojskowy, tyle. Nic wam nie powiem, jest jeszcze trzecia postać. Trzeci kompletnie nowy, inny wątek, który jest bardzo fajny, bardzo fajnie wplatany i do końca nie wiadomo na początku, o co z nim chodzi. Język ten sam, okładki bardzo ładne, one nawiązują do tych nowych wydań Achai, są robione w tym stylu, ale są ładniejsze, moim zdaniem. Dodatkowo, na zakończenie, tak już konkludując, opłaca się przeczytać, opłaca się kupić pomnik cesarzowej Achai, mimo że jest horrendalnie drogi.
Nie rozumiem tego. Każdy pomnik cesarza Wejhai kosztuje 50 zł. Każdy tom. Ma mać. Nie przeginacie troszeczkę wydawcy? Nie przeginacie. Ja wiem, że to jest grube tomiszcze, ale 50 zł za książkę to jest dużo za dużo. Wypożyczcie. Ja wam pożyczę, jeśli chcecie. Dobra. Ostatni smaczek, żeby trochę podpowiedzieć, żeby trochę was zachęcić. Na pierwszym tomie, na tarczy, którą trzyma właśnie główna bohaterka Kai, mamy obrazek orzełka. Koronie. Piękny. Dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby ocenić filmik. I co? I subskrybujcie mój kanał, żeby oglądać następne odcinki fantastycznej książki. To było tylko parę słów, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Dobra. Dzięki. Na razie.